Czy można strzelać na ulicy w Sylwester? Okazuje się, że tak i ograniczenia związane ze przemieszczaniem się nie utrudniają nam tego. W rozporządzeniu uszczególniono dozwolone cele, a jeden z nich mówi o zaspokajaniu niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego. Ten punkt pozwala na wyjście z domu, na przykład na spacer, jeżeli od tego zależy nasza kondycja psychiczna. Również można ze sobą wziąć fajerwerki. Należy jedynie pamiętać o zakrywaniu nosa i ust oraz utrzymaniu minimalnie 1,5 metrowego odstępu. Także w zgromadzeniach może uczestniczyć jedynie do 5 osób. Jeżeli lubisz i popierasz fajerwerki, koniecznie dostaw łapkę. Pozwoli to dotrzeć do większej ilości osób.